w dobrym humorze, bo już walka ogłoszona. Rozmawiamy z Pawłem Pawlakiem w klubie Octopus. Pawle, witaj, miło cię zobaczyć. Witam, witam was wszystkich. Jaki dzisiaj jesteś przystojny w ogóle, tak specjalnie dla nas się wystroiłeś, czy cię oderwaliśmy od jakiejś pracy? Nie, specjalnie dla was się tak wystroiłem, bo wcześniej robiłem przygotowania pod kostkę, więc byłem gorzej ubrany trochę. Także dla was to wszystko. Doceniam, bardzo szanuję. Jak minęły ci te ostatnie 2 miesiące, Pawle? Co robiłeś przez ten okres chorej kwarantanny, kiedy musieliśmy siedzieć w domu? Jak sobie radziłeś z tym, że byłeś zamknięty? No może nie do końca zamknięty, bo ja tak ogólnie w to nie wierzyłem cały czas. Tak, no wiadomo, może być ten wirus, ale też nie popadajmy w paranoję. No normalnie funkcjonowałem tak naprawdę, tak? Wiadomo, tylko te jakieś restrykcje, no jakieś maseczki i tak dalej, no to trzeba było jedynie z tym uważać, ale tak, no prowadziłem zajęcia u siebie po prostu w domu, na ogrodzie. Trenowałem tak samo, choć było to trochę trudniej, no bo wiadomo, kluby pozamykane, musiałem bardziej to robić, że tak powiem, po piwnicach, ale mam tam, że tak powiem, znajomości i mają tam salki też znajomi i trenerzy, więc było okej, tak? Super. Widzieliśmy się dzisiaj z Kamilem Szymoszowskim, który wspominał, że gdzieś tam w przeszłości była taka opcja, że mogliście się zmierzyć w ogóle w klatce Babilonu. Nie było o tym głośno, mi to gdzieś tam się wcześniej o uszy tylko obiło, ale skoro Kamil wywołał temat, to chciałam cię podpytać. Nie doszło do tej walki w ostateczności. Nie wiem, czy to była kwestia finansów, niedogadania się, czy może tego, że właśnie jesteście generalnie kolegami, znacie się i może nie chcieliście ze sobą walczyć po prostu. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy, co pamiętam, chyba było w tamtym roku coś takiego, jak mi właśnie Tomek wypadł, spytali od razu Kamila, ale no nie, no to wiadomo było, że się nie będziemy bili, bo się znamy i to nie chodziło o pieniądze i tak dalej, bo to nieważne jakie były pieniądze, i tak byśmy się nie bili, no bo się znamy kupę lat, więc byłoby to generalnie bez sensu. Ja też bym nie chciał takiej walki, on pewnie myślę, że też by nie chciał i no i mówię, bez sensu by była w ogóle taka walka, tak? Chyba, że za miliony to byśmy się dogadali. Jakby ci dali tyle, ile Mayweatherowi i Conorowi, no to chyba byście wzięli. Pewnie byśmy się dogadali, tak? Jasne. Paweł, dlaczego pytam akurat o Kamila? No bo to jest taki przyczynek do tego, żeby porozmawiać o tych właśnie wypadających walkach i rywalach, którzy się zmieniają na ostatnią chwilę, albo jest plan, że będziesz z kimś walczył, a za chwilę walczysz z kimś innym. Po twojej ostatniej walce organizacja w zasadzie twardo zapowiedziała, że będzie rewanż, bo skoro walka zakończyła się remisem, no to trzeba to jakoś wyjaśnić, a zatem Babilon w zasadzie obiecał, że zobaczymy kolejną walkę z udziałem twoim i Adriana Błoszyńskiego. No do rewanżu nie dochodzi. Adrian walczy w boksie, ty dostajesz Filipa Tomczaka. Co się stało? No wiadomo, jest ten etap koronawirusa i tak dalej. Nie można robić imprez masowych. Nie da się ukryć, że walki o pas są generalnie droższe i to dużo droższe, więc pewnie chodzi tu o finanse. No i tak też było mi to powiedziane. Pewnie jak wrócą imprezy masowe, no to zrobimy tą walkę na 1000%. No Adrian może wziął dlatego walkę w boksie, bo nie chciał ryzykować. Ja, no wiadomo, no jak przegram, tfu, no to pewnie ten pas mi ucieknie, wiadomo, no tak to bywa, nie? Ale no nie chcę stać w miejscu, bo jak mówię, nie mam celu i tak dalej, to szybko tyję. Także muszę mieć cel i trenować przede wszystkim, trzymać dietę i też, no nie ma co wybrzydzać, tak? No Filip Tomczak też jest dobrym rywalem, 7-1 rekord i bardzo solidnym. Uważam, że no dobry przeciwnik, bardzo dobry przeciwnik i trzeba się pokazać, no i bić się trzeba, nie ma co tam czekać, tylko no robić robotę, tak? Nie wiadomo, kiedy imprezy masowe wrócą, tak? Myślę, że może pod koniec roku albo w następnym roku, więc moim zdaniem bez sensu czekanie, dlatego trzeba robić swoje, tak? Jak oceniasz Filipa? Już wspomniałeś, że to solidny zawodnik z rekordem, widziałam właśnie 8-1 albo 7-1, no ale tak czy inaczej na koncie tylko jedna przegrana i to z Marcinem Naruszczką, zdaje się, więc no, z zawodnikiem, który jest doskonale znany i może pochwalić się naprawdę wysokimi umiejętnościami oraz doświadczeniem. Jak oceniasz jego jako przeciwnika i czy to było pierwsze nazwisko, które dostałeś od razu od Babilonu i je wziąłeś, przyjąłeś tą walkę, czy mieliście na stole kilka ofert i wybieraliście? Nie, od razu dostałem Filipa, tak naprawdę no, ja nigdy nie wybieram przeciwników, tylko kogo dostaję, po prostu się bije. Także usłyszałem Filipa, no okej, biorę, tak, pooglądałem go po prostu. No widać, że jest solidnym, silnym fizycznie zawodnikiem. No i co, no i zobaczymy tak naprawdę, jak jego umiejętności wzrosły, tak, bo nie walczył jednak 2 lata, więc w 2 lata to można się zmienić o 180 stopni i w ogóle być innym tak naprawdę zawodnikiem. Także no, zobaczymy, myślę, że nowego Filipa.
Tam coś tam popatrzyłem na Instagramie jego, to tam był w treningu, tak? Czy w tamtym roku, czy w tym roku, także myślę, że naprawdę poprawił pewnie umiejętności i jak chce powrócić, to pewnie chce powrócić w dużym, mocnym stylu, więc na pewno będzie przygotowany do tej walki, tak? Na pewno nie wziął sobie tego, żeby, nie wiem, zrobić parę złotych na wakacje, tak? Tylko to będzie, myślę, że mocna walka, tak? Czego spodziewasz się w klatce Babilonu, bo jak wiemy, gala odbędzie się bez udziału publiczności, to będzie jakieś nowum dla ciebie, więc czy ty masz taki mindset, że kurczę, ciężko będzie bez publiczności, bo publiczność mnie napędza, czy potraktujesz to tylko jako ciekawe doświadczenie? Na pewno jako ciekawe doświadczenie, bo ogólnie jak walczę, to raczej nie patrzę w publiczność i tak dalej, skupiam się na jednym głosie trenera tak naprawdę i patrzę tylko na przeciwnika, nie ma co się rozpraszać innymi rzeczami, także no nie jest to dla mnie, myślę, że to nie będzie dla mnie jakieś takie zaskakujące, że nie będzie ludzi wokół mnie. Sam siebie uważasz za zawodnika, który się grzecznie słucha narożnika? No myślę, że tak, raczej staram się wykonywać te polecenia, wiadomo no. Czasami w ferworze walki różnie to bywa i no, się nie robi tego, co trzeba, no ale no, wiadomo, różnie to bywa w walce, tak? Ale raczej staram się słuchać i robić ten swój game plan pod rywala i no, zrobić dobrą robotę, i żeby było prościej po prostu mi, tak? Podczas tej walki. Cofamy się w czasie do momentu ogłoszenia werdyktu walki twojej z Adrianem Błaszyńskim. Jak usłyszałeś, że remis, to miałeś ochotę, nie wiem, walnąć sędziego albo sam usiąść i zapłakać, że kurde, dlaczego to tak wyszło? To znaczy, no... Generalnie, szczerze mówiąc, myślałem, że wygrałem te trzy pierwsze rundy, bo pierwsza runda była 10-8, druga 10-9, a trzecia, no myślałem, że tymi dwoma obeleniami wygram. No później to wiadomo, że to była żenująca sytuacja, już czwarta miada ruda, nie ma co w sumie wspominać. Jest to przykre dla mnie, tak, bo naprawdę miałem mega solidną formę, jedną z lepszych i miałem tlen naprawdę bardzo mocny. A tu no, widzimy, no, półtora tygodnia do walki trochę się zmieniło i zaczynamy mieć potężny regres. Ale no, nie da się ukryć, że no, walka wieczoru i jeszcze pas, no to ciężko byłoby to odwołać, szczerze mówiąc, i warto było zaryzykować. Ja tam generalnie no, jestem zadowolony, bo też przez to musiałem powalczyć na charakterze i też nowe doświadczenie dla mnie przez to, bo naprawdę czwarta, piąta ruda była, może nie dostawałem jakichś tam ciosów takich potężnych czy coś, ale po prostu nie miałem siły zdrowotnie w ogóle stać na nogach. Więc że wytrwałem tą czwartą, piątą rudę, to też jest chyba cud i dobrze, że tak się stało. I to, że jest remis, to i tak się cieszę, bo tak naprawdę powinien być tam znokautowany i, no, i powinien Adrian to wygrać wtedy, tak? Dlatego cieszę się, że może będzie ten rewanż i może wtedy się wyjaśni, tak? Choć wiadomo, Adrian też był dobrze przygotowany, chyba najlepiej ze swoich walk, ale wiem, że bym z nim wygrał, jakbym miał swoją formę, ale no, takie jest MMA. Miałeś okazję skonfrontować opinię osób, które oglądały twoją walkę na hali i poza halą, przed telewizją, bo przed telewizorem, dlatego że pytam o to, ponieważ opinie były skrajnie różne. Osoby, które były na hali, słyszały cały czas ten doping, widziały was, że tak powiem, z bliska, no bo jednak hala była dosyć kameralna. Ci ludzie widzieli, ile serca wkładacie w tą walkę i tak dalej, słyszeli ten doping, więc mieli troszkę inne nastawienie, a w obrazku na przykład te ostatnie dwie rundy mogły wyglądać tak, że... O co tam chodzi, nie? Dlaczego ci zawodnicy nie walczą? Albo walczą, ale prawie zaraz się poprzewracają. Miałeś okazję porozmawiać z kimś tak właśnie z dwóch stron? Tak, rozmawiałem. No ogólnie, wiadomo, legenda pijanego mistrza trochę, ta czwarta, piąta runda, nie da się ukryć. Słaby widok naprawdę, chyba nigdy jeszcze w życiu nie przeżyłem czegoś takiego. I no... Obejrzałeś ty sobie? Tak, no nie no, żenada, tak? No nie da się ukryć, że no słabo, naprawdę słabo i w życiu nie chciałbym czegoś takiego powtórzyć, bo to już nawet wiadomo, no zdrowotnie dostałem mocno po dupie tak samo, ale dla ludzi, którzy to oglądają, no to było bardzo kiepskie, tak? No. Nie da się ukryć, że to średnio wyglądało. Uwielbiam rozmawiać ze szczerymi ludźmi, nawet jeżeli, wiesz co, bo to jest miłe orzeźwienie takie w branży troszeczkę, bo ludzie zazwyczaj, zawodnicy często się bronią po prostu, tak? No wszystko, walczyłem na sercem i tak dalej, nie wydaje mi się, że to źle wyglądało, albo wygrałem, jestem pewien, że wygrałem i tak dalej, a ty mówisz do mnie, że wyglądało to żenująco, jestem zaskoczona, to trzeba w ogóle gdzieś zapisać, naprawdę. Paweł, ale cieszę się, że masz takie podejście i że jakby dostrzegasz pewne rzeczy, które mogły się odbyć inaczej i mówisz też wyraźnie, dlaczego tak się stało. To ja mam pytanie inne, czy ty chciałbyś tego rewanżu z Adrianem? Czy to jest coś takiego, co, na czym ci zależy, czy po prostu bardziej zależy ci na walce o pas i tyle? Nie, no ogólnie chciałbym rewanżu, szczerze mówiąc, bo znam swoje umiejętności i tak naprawdę pierwsza runda dla mnie jest największym wyznacznikiem, bo później nie walczyłem tak naprawdę z Adrianem, tylko ze sobą, bo tak naprawdę już od początku drugiej rundy to ja już byłem odcięty.
i po prostu walczyłem na odruchach i, no i też wygrywałem te rundy, tak, tą drugą i no, trzecia chyba remisowa wyszło na to, że była. Ale no, pierwsza runda dużo mi pokazała, że jestem no, dużo lepszy, później po prostu zabrakło tego zdrowia, czyli po prostu tlen mi odcięło całkowicie i no, chyba było widać, tak, pierwsza runda naprawdę była totalna dominacja. I bardzo chciałbym, bo wiem, że stać mnie na dużo, a kurde, zawsze mam pod górkę i coś tam wychodzi. Choć czułem, że może tak być, no bo nawet mówiłem chyba w wcześniejszym wywiadzie, że jak przedłużę te przygotowania o następne 2 miesiące, to może być ciekawie. No i niestety wyszło, że coś mnie tam złapało solidnego i już nie będę nawet mówił. Ale no też musiałem wyleczyć się z tego i no, złapać gaz, tak? Bo próbowałem po tej walce chyba po 2-3 tygodniach wrócić na matę i co zrobiłem trening, to od razu stan zapalny całego organizmu łapałem i ciężko było, tak? Myślałem, że to przez młodego coś ze żłobka przyniósł, może przyniósł, tak? Nie wiem, i może to później tak ten organizm zareagował, że ten pasożyt zaczął tak się rozwijać, nie wiem, to ciężko mi powiedzieć, tak? Zrobiłem badania, mi tam powychodziło, na szczęście wyszło takie, co musiałem wyleczyć i teraz jestem zdrowy i mam nadzieję, że będzie dobrze już. Babilon MMA 13, pierwsza gala studyjna, którą zorganizowała organizacja MMA Tomasza Babilońskiego. Miałeś okazję obejrzeć, jak ci się podobał obrazek? Tak, oglądałem. Naprawdę fajne walki. Te ostatnie 3 walki, naprawdę sztos. Sebastiana Rajewskiego też naprawdę mocne KO i, no i fajna praca jego w stójce. No i nie ukrywajmy, że też fajnie później bronił tych obaleń, więc naprawdę to chyba była jedna z najlepszych walk moim zdaniem. Później druga walka Kamińskiego to też no już bardziej taka taktyczna, wiadomo, bardziej zapaśnicza i tak dalej. No i Brzeskiego też fajna walka, jak na ciężka, na ciężką kategorię to naprawdę fajnie się lali, też ich odcięło trochę. Dobrze, nie mieli 5 rund, także mogłoby też ciekawie. Ja myślę, że w czwartej to już by się po prostu położyli. Serio. Tak, ale nie, naprawdę fajne, fajna rozpiska, naprawdę dobrze zrobiona robota, tak? Fajnie się to oglądało. No właśnie, a jak ci się podoba robota twojego menedżera i przy tej gali, też przy tej okazji, matchmakera Babilonu? No bardzo dobrze, bo mam walkę wieczoru, tak? Choć nie wiem, czy zasługuje, czy nie. Mam nadzieję, że zasłużę na to, żeby to była walka wieczoru i pogadać się z dobrej strony. I ogólnie tak, zadowolony. Ciekawy jestem, jak reszta karty walk, bo chyba na razie chyba to gumienną tylko podali. Tak, i dzisiaj przepiórkę właśnie. Przepiórkę, tak. No, a, i że dołączył Kevin Szaflarski, ale to a, jeszcze... Nie wiadomo, czy będzie walczył, tak? Ale no, myślę, że karta będzie fajna. Pewnie będzie z 6-7 pojedynków i tak jak pewnie wcześniejsza gala, więc myślę, że będzie to się fajnie tak samo oglądało. Dam z siebie na pewno wszystko, żeby to wyglądało lepiej niż ostatnio. To jeszcze kilka słów podsumowania programu Tylko Jeden, no bo przecież twoi koledzy z maty też się w tym programie mierzyli. Chciałam cię zapytać, czy jesteś zaskoczony tym zwycięstwem Tomasza Romanowskiego, czy jesteś zaskoczony tym, jak przebiegła druga walka z Marcinem? Kilka takich twoich opinii, to co ci się podobało, co ci się nie podobało, gdzie była jakaś niespodzianka dla ciebie w tym programie? Niespodzianką na pewno było złamanie ręki Adriana. Niestety, no liczyłem na niego, że tam pokaże się z Tomkiem. Myślę, że Adrian byłby trudniejszy dla Romka niż Krakus. No co, druga walka, pierwsza walka o tyle co z Tomkiem była dobra, bo fajnie się bili, tak? Naprawdę była to dobra walka. W drugiej tej walce, no właśnie Marcinowi chyba zabrakło już tak trochę tej agresji, tak dalej, tego poweru, bo trochę na wsteku to robił, bo mógłby to też moim zdaniem wygrać, no ale no może nie wiem, co tam nie zagrało już, tak. Wiadomo, 3-5 to też jest inna walka już niż tam 3-4, wiadomo, może kondycja, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale no w przyszłości chciałbym zobaczyć tę walkę i myślę, że raczej ją zobaczymy, że Tomka z Adrianem. Tylko no, wszyscy muszą się wyleczyć, bo Tomek chyba też tam się połamał. Tak, też pobijam. Także jak się wyleczą, zrehabilitują, to pewnie walka będzie pewnie na jesień, tak mi się wydaje, bo finał musi się odbyć, szczerze mówiąc, bo taki byłby finał, tak? A powiedz w takim razie, jak oceniasz ten program? Myślisz, że wniósł coś nowego do polskiego MMA, czy raczej był bardziej produktem dla osób, które kompletnie MMA nie znają i miał być taką zachętą do tego, żeby zajrzały do naszego świata? No na pewno dla ludzi, którzy przede wszystkim oglądają Polsa, takie reality show, to ludzie to lubią, tak, więc pewnie to bardziej podnik pod nową publikę. No dla MMA, no to wiadomo, ludzi, którzy się znają, no myślę, że wyznacznikiem była tufa, że myśleli, że będzie coś takiego, że zrobią dwie drużyny i tak dalej. Myślę, moim osobistym zdaniem, że to by lepiej się sprzedało, jak byłyby dwie drużyny, bo byłyby jakieś konflikty, większa rywalizacja, a tak oni wszyscy tam byli, szczerze mówiąc, ziomeczkami i tak no nie było kłótni, tak? A nie ukrywajmy, że
produkt, który, no wiadomo, coś się dzieje, pobluził na siebie, no nie wiem, zrobiłem jakieś show, no bardziej się sprzedaje niż tam samoklepanie po plecach, tak? Ale to jest moje po prostu zdanie, że myślę, że no fajnie byłoby dwie drużyny zrobić i wtedy no pewnie byłoby ciekawiej, nie? Ale ogólnie no fajnie mi się oglądało, tam większość osób znałem i pośmiałem się tak samo z nich, co tam gadali i tak dalej, więc było spoko, tak? Ja to jestem fanem MMA, więc ja wszystkie takie rzeczy oglądam. Pawle, no to bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Życzę udanych przygotowań do gali i pewnie widzimy się przy okazji właśnie Babilonu 14. Dobrze, również dziękuję bardzo za wywiad, może późny, przepraszam, jeszcze raz. No i co, widzimy się 26 czerwca na Babilon 14. No, pewno dam siebie wszystko. Tak jest, w to nie wątpię. Dziękuję Ci serdecznie. Dobra, dziękuję, do usłyszenia.